Wypuszczono nowy login screen do nowego dodatku, do War Within. Przy czym ja na początku zwątpiłem, czy to jest na pewno... Wovhead to wrzucił i nazwał, że to jest login screen, czyli ten ekran logowania. Ten pierwsze, co widzimy, jak odpalamy grę i tutaj będzie napisane tam, że się łączy i tak dalej, gdzie wcześniej, wiecie, były te portale w Tebecu, tam te Syndragosa i Ice Crown Citadel w Wocku i tak dalej. Ja zwątpiłem, czy to jest to, no bo mi strasznie nie pasują te takie, widzicie to tutaj, co są? Te linie takie i mi to bardziej wyglądało na kredycy. No autorzy po prostu, nie kredycy. Ale chyba faktycznie się okazuje, ja nie pamiętam teraz skąd to, dziś widziałem inny screen, gdzie faktycznie jest ten cały loading screen, nie? Że są te napisy, jest ten tam Blizzard w tle, hasło i account name, więc to chyba jest faktycznie nowy loading screen. I teraz, czy wam się podoba ten loading screen, ten ekran logowania, ta animacja? Bo ja mam o tym odczucie takie, tu widzę, że ludziom się raczej nie podoba. Ja mam o tym takie odczucie, że to jest ładne, uważam. I generalnie rzecz biorąc, to byłby fajny loading screen, login screen, ale nie do WoWa. Bo to jest ładne i ja w ogóle, bo to ludzie tam jadą, że to jest tam zrobione, potanie coś tam. Ja nie uważam, ja uważam, że to jest bardzo ładnie zrobione i to cała ta animacja, to kręcenie, ja uważam, że to jest ładnie zrobione, zdecydowanie. Ale to po prostu... To jest dobre, ale to nie jest dobre na bycie login screenem do WoWa. Nie ma ten, okropny jest. Znowuż, uważam, że to jest spoko, ale nie spoko na loading screen. Bardzo bym nie chciał, żeby to był login screen. I mam nadzieję, że się z tego wycofają, jeśli to faktycznie jest login screen, bo ja w ogóle byłem pewien, że login screenem będzie miecz Silithus, że będzie, bo wiecie, te login screeny do WoWa zawsze takie przestrzenne były. No jest pewien taki kanon, pewna taka klasyka i ja nie widzę po prostu, czemu oni od tego próbują odejść. Mi się naturalne wydawało, że będziemy widzieć po prostu z oddali w Silithus ten miecz Sargerasa. Mi się to wydawało takie najbardziej taki... jakieś takie sensowne, takie, no nie wiem, tak, byłem pewien, że coś zrobią z tym. A tutaj chyba zakładam, że patent jest taki, że teraz jest taki, w Midnight będzie tutaj bardziej to fioletowe i się tam pewnie będzie żarło ze światłością czy coś, a w Last Titan będzie jakieś tam jeszcze inne takie kółeczko, te tytaniczno-zarotowe bardziej, ale nie wiem, mają nowy pomysł, ale ja uważam, że to jest zły pomysł, nie powinni iść tą drogą, powinni, login screeny powinni utrzymać tej takiej tematyce, kurde, tej takiej klasycznej, takiej przestrzennej, dystansowej. I to więcej w ogóle się trochę zmartwiłem, że kurde, muzyka też nie będzie. Bo wiecie, ta muzyka w login screenie też jakby ma te takie klasyki, ten kanony, nie? Który istnieje od początku WoWa. Między innymi ten moment, gdzie jest to... Wiecie, to takie skrzypeczki wchodzą w każdym tym medleju, każdego dodatku tej muzyce głównej. Jest ten motyw. I kurde, się wystraszyłem, że to też zmienią. I ja będę oburzony. Ja naprawdę będę oburzony. Naprawdę się wkurzę, jak kurde ta muzyka wyjdzie i tego nie będzie. Bo to jest dla mnie taka tradycja, coś takiego, co ma budzić hype. Jak tego nie będzie i będzie taki login screen, to ja nie mam hype'u. To nie mam. I będę zły. Oczywiście, to jest tylko login screen, tak? Oczywiście, że tak. No ale wiesz. Dla niektórych takie rzeczy mają znaczenie. Oczywiście tak, jakby to już nie są te czasy, gdzie my dostajemy disconnecta i siedzimy w kolejce w tym login screenie przez tam 2 godziny. To jakby to już login screen, umówmy się, że nie ma aż takiego znaczenia, jaki miał kiedyś. No ale i tak, kurde, po co na siłę zmieniać coś, co działa? No nie wiem, tak wystraszyłem się bardzo. WoW nie żyje, moim zdaniem. WoW umiera. To jest ostatni, to jest gwóźdź do trumny WoWa. Po tym już nic nie uratuje WoWa. To jest koniec. Już nie kupujcie abonamentu ani nowego dodatku. Ja nie kupiłem cały czas nowego dodatku. I dopóki tego nie zmienią, na pewno nie kupię. Aha, gdzieś widziałeś, że to co patch się będzie aktualizować. Okej, no to motyw, że ten login screen by się zmieniał nie z każdym dodatkiem, a z każdym patchem. Okej, to byłby spoko motyw. To byłby spoko, okej. Okay. No to nie wiem, to może by to odratowało w sumie. To jest spoko. Ogólnie motyw, żeby z każdym patchem, a nie dodatkiem się zmieniał. Login screen. I okej, okay, to by było fajne, ale znowu. Czy to jest potrzebne? W sensie, po co zmieniać coś, co działa? Po co na siłę jakby... I tak uważam, że to jest błąd. Nawet jeśli taki jest plan, to i tak uważam, że to jest błąd. Powinni się trzymać pewnej klasyki. Ten motyw nie jest potwierdzony.
Nie wiem, na ile to jest potwierdzone. W sensie to jest póki co tylko WoWheada jakby info, że to jest nowy login screen. Mi się cały czas wydaje, bo ja cały czas nie rozumiem, o co chodzi z tymi rzeczami tutaj. Z tymi cieniami tu. Mi to cały czas wygląda, jakby to nie miał być login screen. To jest dobre. Znaczy, ja bym w ogóle chciał, żeby Blizzard zrobił wybór login screena. W ogóle dla mnie to jest szalone, że to tyle lat minęło, a Blizzard jeszcze tego nie zrobił. A są inne MMOsy, które to robią. Że możesz sobie wybrać muzykę i logi, wiecie, z innych dodatków, nie? Że moglibyśmy mieć na przykład ten wodkowy, nie? Ten ekran logowania i te Syndergosy i tak dalej. Totalnie moim zdaniem to powinno być. To jest w ogóle dla mnie szalone, że 20 lat ta gra funkcjonuje i że tego nie ma. To by było bardzo fajne. No i te, tu ładą Warbandów, nie? To też myślę, że to jest przed nami.